Pyk! I w ten sposób, drodzy YouTubianie i drodzy widzowie na żywo, przechodzimy do półfinału, gdzie nasz zawodnik, towar eksportowy, wow, prawie kliknąłem logo w Xsplicie, gdzie nasz zawodnik eksportowy i jest nim nie Blaj, natomiast z północnej części mapy jest nim Królu! Będzie próbował skopać tyłek Blajowi, który jest na południu mapy jako pomarańczowy zerk. Pokażmy jeszcze raz tego Królu. No i... jedynie to logo jest czerwone, nic więcej w tym nie jest czerwone. No jak nie? No, o, no dobra, jak zrobisz zooma, no ale przecież nie robisz zooma. Nie widzisz tego czerwonego? To jest pełno czerwonego i probki są czerwone, wszystko jest czerwone. Czarek. Czas iść do okulisty. Po co? Bo potrzebuję sprawnego optycznie kołkastera do diabła, no. No ale no, nie, tego nie wyleczy. No. Miałem też taką kobietę w podstawówce od, jak ona się nazywa, pielniarka, nie była pielniarka, tylko to była... Czas, sorry, ale chłopaki właśnie sobie ten, się harasują werbalnie przynajmniej. O, zerk są overpowered, dlaczego nie zmieniłeś rasy? O, za łatwe. Jezus Maria, Królu, ty trolu. I babka też mi wysłała na badania właśnie, bo nie widziałem kolorów na tych tablicach i zostałem wysłany na badania. No i lekarz wojskowy stwierdził przecież, że mam wrodzoną wadę wzroku i nie widzę wszystkich kolorów. W związku z czym, po dwóch latach jak się wyszło, zrobiła babka te same badania i stwierdziła, że tak nie może być i że lekarz musi przypisać jakąś prognozę, jakieś coś. No. I to jest tak jak z tym facetem, co mówię, że nóg nie ma, pamiętasz? No. No, ten sam klimat, że facet się wkurzył i odpisał jej kilka dni milszych słów, że wrodzona wada wzroku, jej się nie da wyleczyć, bo jest wrodzona. Ja z takich, miałem kolegę, który w podstawówce miał wadę wzroku jakieś absurdalne, wiesz, 10 czy coś w tym stylu, tak żeby widział jak, był ślepy jak kret, a potem mu się poprawiło, samo z siebie. To musiał mieć plusy miał pewnie, nie? No w każdym razie potem... jak tak samo jak na starość ludzi, niektórym się wyrównuje. Tak, poszedł sobie na studia i wszystko było spoko i teraz bez okularów sobie normalnie egzystuje. A był ślepy jak kret. A pod spodem takie 3,5 cm soczewki. Jak spojrzę na niego z boku, to nie rodzinie taka wystająca soczewa. Nie, wszystko jest okej, wygląda okej. I tylko w ciemności oczy mu się świecą, nie? Taki. Lasery. Powiedz mi, jak myślisz, co Król tutaj rozegra, żeby swojego przeciwnika pognębić? Radzie Fotum, Kanon, what? Zupełnie nie Królu. No właśnie, Król taki, zawsze taki oliny, defensywny, taki... Ale mu się chce tych pieniędzy wygrać. Ale jest łasy! No tak, łasy na którykolwiek kasy. Z nich wygra tą grę, ma zagwarantowane $250, to jest 1000 zł prawie, przy obecnym kursie dolara, z tego co kojarzę. Nie, on 3,50 ostatnio był, z tego co patrzyłem. To jest prawie 1000 zł, no i tak, w takim geniu. Natomiast... tak, umiem liczyć. Natomiast... no, jak zarobiłem $250? Weź na gazetę.pl, tam jest przelicznik walutowy. No, jest blisko, blisko klocka. No, jest blisko klocka. Ale razem z podatkiem Belki i wszystkimi podatkami to nie będzie nawet w okolicach właśnie klocka. Na waciki nie starczy. No dobra, w takim razie popatrzmy, co tutaj spróbuję zagrać Królu. Widzimy już, że zaczyna znacznie bardziej defensywnie niż zwykł był robić. A jego przeciwnik gra w sumie standard, bo widzimy speed, tak. Widzimy zerlingi zaraz i tak grzecznie powoli do przodu. Z ciekawostek takich growo-podatkowych. Tak. Jest, ogólnie nie ma zawodu w polskim prawie jak progracz, ale jest podatek od zwycięstwa w turniejach gier komputerowych. Czyli podatek płacisz pomimo tego, że nie pracujesz oficjalnie, nie ma cię w spisie zawodu. Ale dlaczego miał być w spisie zawodu? Przecież nie musisz mieć. Tak samo nie ma, tutaj nie zgodzę się z tobą, bo tak samo nie ma zawodu, jakby to powiedzieć, nie ma zawodu posiadacza konta z oprocentowaniem, albo nie ma zawodu spadkobiorcy, albo nie ma zawodu, czego jeszcze można dostać ten podatek od samochodu do dostawcy. Nie możesz być nawet zatrudniony na umowę o pracę jako progracz. Dlaczego nie możesz być? Mi się wydaje. Dlaczego? Mogę podpisać z tobą umowę o pracę na cokolwiek. Jeżeli ja się na to zgadzam, to mogę umowę o pracę napisać, że masz jakieś obowiązki, musisz robić coś totalnie absurdalnego i dopóki to nie godzi, no są jakieś tam przepisy prawa człowieka i tak dalej, póki nie przeginam pały, no to ze spokojem to jest zawód, a że wpiszę ci na stanowisko starszy programer od spraw protosowych, no to... to moja brocha, nie? Zakres obowiązku, wygrywanie.
No, natomiast, wracając do spraw bardziej przyziemnych, takie jakie tutaj się dzieją w StarCraftie, drodzy widzowie, czyli może bardziej przy kosmicznych, mamy Robotic Facility, zatem Królu będzie próbował tego swojego pół-Wolina, powiedzmy, z dużą ilością Immortali, Warp Prismem jakimś i dużą ilością Sentry. Widzieliśmy, że to dobrze dla niego działa i potrafi to wykorzystać, natomiast pytanie... Na przeciwnik Vler widzę, więc co, szybkie może... Mutalicki lubi Mutalicki, ale Mutalicki na Protosa? No robi, nie, no robi Hatchery, robi Lair po to, żeby zrobić dodatkowy upgrade do tych, do Roachy. Który jeszcze nie ma. A nie, idzie w Hydralisk, patrz, no to oj, wait, wow, to bardzo nietypowe, szczerze mówiąc. Yes, to jest. Blind nam pokaże ciekawe Protoss versus Zerg, bo szczerze mówiąc już tak przewidywałem, patrzę, o, stoi makro Hatchery na naturalu, to będzie już kompletnie styl Stefano, natomiast to nie będzie styl Stefano. To będzie coś ciekawszego, no to jestem szczerze mówiąc ciekawy, jak ta gra się dalej rozegra. Coś ciekawego piszą widzowie na tym? Upewniam widzów, że Banhammer czuwa. Banhammer czuwa. Tak, a coś się stało, że... Nie, tylko jak pada pytanie ciekawe, czy czuwa, no to... Czuwa. Czuję się pod... Banhammer czuwa zawsze. Żeby, tak. No i Sentry, tro? Tak... Nie, to chodziło o to, żeby spalić ten tego Warlorda, chociaż nie jestem pewien, czy warto było pokazywać. No właśnie. Ale patrz, że blok zblokowany jest. I teraz jest Oopsie Daisy. No ale też pamiętajmy, że... Blaj szybko się odsupa i blokuje. Mamy kilka warp gate'ów, jest robiony research do Charge'a? Czarku? Tak? Improwizuj. Dlaczego? No, co tutaj król chce zrobić, szczerze mówiąc? No, na pewno będzie robił zeloty, żeby tam dopchać ten push, ale... No, nie czy bardzo... to ma prawo zadziałać? No, obaj poszli zupełnie dziwnie. Zobacz, że mamy ten hydraliski. No, hydraliski zjedzą ten drop. Zjedzą go okrutnie. Krótnie niemiło go zjedzą. No i są centry władowane, robią się zeloty z przodu, charge jeszcze nieskończony. Oczywiście będzie, o i teraz się przydadzą. Właśnie. I to jest ten smutny moment, w którym król tak. Zdaje sobie sprawę, że ojejku. Tak, jestem w głębokiej zupie, natomiast no na górze nawet poszło mu tutaj w tym ataku, coś tam. Uratował centry. Tak, uratował centry, uratował Warp Prisma, który się przydaje. Okej, okay. W takim razie Blaj chyba już tak dosyć solidnie zabezpieczył sobie pozycję w tej grze hydroliskami. Król robi już upgrade plus 2 do weapons level, nie przestał produkować charge'a, ale zaczyna robić high templary i od razu morfuje je w Archona. Ktoś wymyślił to by ten stanowisko pracy, doradca do spraw protosowych. No, byłoby super. Jakbyś chciał mnie kiedyś zatrudnić na takim stanowisku, to bardzo chętnie. Okay. Oj, czy padną force fieldy? Mało brakowało, dwa hydralisko stan zjedzone, niemniej jednak. No i teraz pytanie, Archony na hydraliski będą bardzo pękać, tak. Hydraliski będzie bardzo ładnie to rozegrane. Tylko czy królu starczy jednostek, bo zauważ, że tam już się robi groźnie po drugiej stronie. Robi dużo. A król im dłużej czeka z tym pushem, to tak naprawdę coraz mniej na jego korzyść, bo Zerg się szybciej reprodukuje niż Protoss. No ciekawy ten push, powiem ci, że bardzo ciekawy, spodziewałem się bardziej Immortali, no, ale tutaj mamy... O 10 Zerlingów się właśnie spawnuje i to może być wielkim problemem. Chcę walczyć na rapie, no to jest dla niego bardzo dobre miejsce do walki, no ale... Kolejny Archon. Nie zada żadnego damage'u, póki nie zejdzie na dół. Kolejny Archon już się morfuje, ale tutaj ta grupa hydralisków jest tak potężna. Dużo będzie zależało w tej walce od force fieldów tak naprawdę. Król jeśli zrobi dobre force fieldy, to walka jest jego, ale jeśli pójdzie tylko nie w tą stronę, to trzeba. No i mamy Guardian Shield, ładny jeden force field, baningi przyjmowane na twarz. Oj! I teraz wszystko się posypało. Królu snajpowane i mamy Niga, please. I królu wychodzi. Ojejku. No delikatnie nie zaczął z tematem. No. No ale musisz przyznać, że te Archony miały tam szansę. Mogło się tam wydarzyć coś sensownego, tylko za długo poczekał, tak, bo tam przeciwnik zobaczył, wymierzył, poklikał co produkować i po prostu wysłał, no co to było za wiele. No to znaczy, że u Zerga produkcja jakby rośnie coraz bardziej, u Protossa jest równomierna, u Terrana jest równomierna w sensie takim, że tak. Teraz ma 4 gate'y, to warpuje 4 jednostki, Terran ma 4 baraki, to warpuje, produkuje albo trenuje po 4 jednostki na raz, a u Zerga, Zerg patrzy, okej, doprodukuje larw, pyk, i nagle 11 jednostek wychodzi z tych larw, a nie wychodzą robotnicy. No, to jest ten strach zergowy, tak? Dlatego nie należy dać się mu trzeba atakować szybko, sprawnie i na temat, nie czekać. No okej, czekamy na invite'a do kolejnej gry. Tutaj na pewno królu jeszcze coś pokaże. Ten push w gruncie rzeczy był ciekawy. Wydaje mi się, że to było ciekawe zamotanie. Te Archony nawet tam było, w którymś momencie dałyby radę. Zauważ, że było troszkę hydralisków, kilka zerglingów, baning. Jakby król zszedł na dół, zaatakował, to myślę, że miałby tą grę może nie w kieszeni, ale na pewno lepiej by na tym wyszedł. To prawda.
Co dalszy kawałek teraz obejrzę? Tego jak ten? Nie, to wyzywają? Mogę ci podesłać na ten, na maila sobie obejrzysz pracę albo coś, bo... Teksty niektóre są tutaj niecenzurowane. Ciężutkawe? Ciężutkawe, tak. Dobra. Czekamy jeszcze na ciebie? Czemu na ciebie czekamy? To się tam anuluj albo anuluj oczywiście. Dobra. Napisz I hate you. Co? No, już nie ważne. Dobra, i gra się zaczyna, drodzy widzowie. Los króla się waży o 250 dolców. Uuu. Baby, baby. To już nie będzie na kolację z dziewczynami. To będzie na kolację z pięcioma dziewczynami. Oh yeah. I to profesjonalistkami. Wituta z Mineral Water. Choose boobs or cheese. You choose boobs. Smart choice. Nie widziałeś tego jeszcze nigdy? Nie, no skąd mam widzieć reklamy? Przecież wiesz, że nie mam telewizji. A to jest wirtualna reklama. Ona nie istnieje w telewizji. To jest taka internetowa reklama wymyślonej wody. Jeszcze nie mam internetu. No. No dobra, w prawym dolnym rogu widzimy żółty pomarańczowy jest, ale na tym mapie jestem na to. Pomarańczowy nasz rodzimy królu jako Protos. Tak jest. Nie jest inny znaczek. Ten znaczek jak buszerowany nie był taki sam? Był taki sam, ale to jest Decol. Każdy gracz wybiera swojego własnego oblikaja. Boże. No, w idealnym momencie powiedział to Bly w tym momencie. Bo powiedział, że od nowego patcha mam tyle problemów, Hyrlinga właśnie wywaliło. Tymczasem z drugiej strony mapy spawnuje nam się jako niebieski zerk Bly z Team Acer. Och. No dobra, spróbujmy uwierzyć, że uda się królowi. Załóżmy, że to wygra, w związku z czym komentujmy tak, jakby wygrywał. I właśnie probka kończy ten... Zwycięska probka! Zwycięska probka, tak. Ja myślę, że Bly zobaczy tą probkę i będzie GG od razu. O nie, wyskautowałeś mnie na początku gry. Jak tak mogło się stać? Tak nie może być w kolejnej grze, zespawnuje się w lepszej pozycji. Miejmy nadzieję, że tak to właśnie wyjdzie. No i król musi odrabiać, przegrał w zeszłej grze. Ale obaj gracze grali dziwnie, przynajmniej na początku dziwnie grał Bly, ale potem się wziął w sobie i zagrał dobrze. Aha, odpowiadając na pytanie, kto jest pomarańczowy. Pamiętam, że zastanawialiśmy się, kto będzie. Właśnie, w poprzedniej grze było odwrotnie. Mhm. A teraz królu. Hostował. Bo królu kostował. To jest królu. Mind game. Ha, mam twój ulubiony kolor. Yeah. Śliczniaście. Co? Śliczniaście. Śliczniaście. Stawiam się, po cholerę mogłeś powiedzieć 13 i doszedłem do wniosku, że to nie było 13. Zniszcz teraz mnie tego Nexusa. Jak masz taki kolor jak ten, to nie mam zielonego pojęcia tak naprawdę. Niczym się prawie nie różni od tych, że tak powiem, normalnych. Jak? No tutaj tym się różni. Nie, no ja widzę, że tam jest ten pomarańczowy kolor, ale generalnie jest tak wpasowane gamą kolorów, że wygląda jak normalny budynek. No okej, okay. No uzelga zresztą, na przykład uzelga pomarańczowy też wygląda tak dosyć naturalnie, albo różowy uzelga, tak, nie? Tak. Te wszystkie, to co jest fioletowe normalnie, niebieskie tutaj, zaczyna być takie właśnie jak reszta tego creepa, reszta tego wszystkiego. Swoją drogą zauważyłeś nowy wygląd creepa na minimapie, on jest teraz taki bardziej taki przezroczystawy. Widzisz to? Tak, widzę. Dzięki temu lepiej go widać na minimapie. Zergo mnie do końca się podoba, ale do komentowania jest lepszy. Jest zdecydowanie lepszy, bo nie przesłania ci na przykład jednostek. Szukanie... wow! Bly robi ekspansję w bazie przeciwnika tylko po to, żeby tam zaraz skancelować i zasłonić. Pytanie, co zrobi królu? Królu dalej kontynuuje budowę tego walla. Dosyć ryzykownie. Tutaj oczywiście pójdzie cancel. A spawa w ogóle? Co? Spawa? Nie spawa. Nie, bo to się i tak będzie cancelowane. Natomiast tutaj zaraz będzie wybudowany, wiesz co, Evo Chamber. Evolution Chamber, tak jest. I próbuję przeszkodzić tą probką, zaczął, myślę, że się uda. Nie, on to zbuduje do końca. Nie zbuduję tego do końca. Okej. Ale nadchodzą, on to skanceluje w momencie takim, żeby zerglingi mogły przebiec. To jest ruch. To jest dobry ruch. Oj, to jest bardzo tak właśnie. Oj, ale królu w ostatniej chwili zobaczył, co się dzieje, dostawił gateway. Bardzo ładny ruch ze strony królu. Very nice, very nice. Very nice. No jest taki dziwny wall, taki trochę kopnięty, ale działa. Co będzie robił królu? Stałem piątaka, że będzie kanony stawiał. Tak, królu. Ty stara wygo. No tak, tylko problem polega... No w sumie tak, trochę właśnie. Dalej. Trochę dalej, co z tego, że dalej, jeśli tu dostawi kanona, potem pokaże mu kanony przy minerałach,
a tamten będzie próbował podejść i zjeść kanonę, a ten kanon oryginalny już będzie tak, do nich tak, strzelał, tak, nie? Jest, tak. jest nie najgorzej. Jest nie najgorzej. Paczka celowała tego i przesunął go do przodu. Co? Gateway, tak. Nawet nie Gateway'a, tylko zrobi teraz Cybernetics, skoro na początku nie potrzebujesz dwóch Gateway'ów. Sneaky Bastard. Tak, i mamy kanon. Hoton kanony tutaj. Bardzo ładnie. Królu się nie rozpadł. Pierwsza gra była zdecydowanie nie w jego... Oj! I teraz się zaczyna... Dla już to widzi te kanony i ucieka, czy będzie castlowa ekspansja, co będzie robił? Kanon się kończy, na pewno padnie kilku z robotników. Oj, właśnie, no, w i teraz momencie... zaczęło się świństwo takie rasowe już. Tak. Te kanony już się dostawiają tak, żeby mogły zeszyć ekspansję. Kolejny kanon się kończy, im dłużej będzie się Bly bronił, tym gorzej dla niego. Oczywiście król fokusuje dronki, zauważył, on fokusuje konkretnie dronki, nie chce zabijać nic innego. No i Bly niestety może nawet wyglądać, jakby stracił tą ekspansję. 3 Spine Trawlery budowane na szybko. Królu, fantastyczna agresja kanonami, to jest to. Wykorzystał fakt, że przeciwnik nie miał tam Overlorda nad swoją bazą i teraz zaczyna robić porządnego kanonarza. Podchodzi Queen, próbuje strzelać, ale Queen też będzie szybko atakować. Atakowany. Nie, Bly, nie możesz tego stracić w tym momencie. Kolejny tutaj idzie Inject Larf. Ta ekspansja wygląda na to, że może mieć już... Myślisz, że będzie brał tymi Spine Crawlerami po prostu przejść do przodu i na bezstrzela popsuć? Tak. Pozycja królu nie jest idealna. Idealnie by było, gdyby miał dwa kanony na przykład koło siebie. Teraz Bly będzie w stanie tak pozycjonować swoje Spine Crawlery, że będą atakować wszystkie, atakować jedno działko. Ale to ale ta ekspansja i tak padnie. Tak, ta ekspansja padnie zdecydowanie. No, boleśnie, okrutnie, co za. Bardzo boleśnie. No i zobaczmy, jak to się dalej tutaj rozwinie. Wkopuje się tak, żeby tą jedną sięgnąć. Tak. No i oczywiście wkopywanie z Pintowera trochę trwa. Ten pewnie się zaraz wykopie i zacznie uciekać. Chociaż nie. O, no i kanony są już. Z kanonami już się radzi, ale królu teraz musi uważać na jedną rzecz. Patrz, nie atakujesz te kanony. Bo królu, co teraz może zrobić królu? Nie? No, on jest przygotowany na to, że przeciwnik zaraz pójdzie z jakąś niesamowitą agresją i tak prawdopodobnie się stanie, bo Bly co może teraz robić? Stracił bazę, musi pójść na jakiegoś olina z jednej bazy, tylko król musi się upewnić, że nie przegrał tego olina. Ale te wieżyczki zergockie zawsze były wredne. Prawda? Natomiast wymiana jest taka se, no bo dwie wieżyczki za dwie wieżyczki tak naprawdę, tak, już jest tak. Bardzo uszkodzona. No nie no, teraz już się zacznie. No ostro, nie? No tak, ale i tak myślę, że bardzo ładnie to rozegramy, bardzo dużo czasu stracił w tym momencie. Bly nie wybudował ekspansji dla Zerga, zawsze jest strasznie bolesne i nie wziął żadnej innej ninja. No comment. A ostatnio, jak mu ostatnio pojechał, tak jak kończył tą grę? Tak, że Niga please. Niga please, no. Królu! Może nie jest najbardziej dojrzałym z graczy, ale co z tego, i tak go kochamy. Tak. Nie, to był za dobry tekst. Oj, ale mamy Nidus Network, gdzie się będzie budowało? No, pewnie gdzieś tutaj. No. Jest! Zostało złapane przez króla, zanim jeszcze wyskoczyło. Kolejna próba budowania, czy król to złapie? Na pewno to złapie. Oj. Ja myślę, że Bly w tym momencie może się z tą grą pożegnać, szczerze mówiąc. No nie no, tak, bo Nidusa w końcu jest wciśnienie. W ogóle co mu tam widziało, że on wcisnąć tego Nidusa? Co mu to obsuje? Król po prostu skautuje swoją bazę. Nie, to mu obsuje. A to mu obsuje, faktycznie. Okay. I kolejny, i mamy G. Okej. Okay. Dobrze to rozegrał. Mi się wydaje, że dobrze to rozegrał. Rozegrał to po kozacku, po swojemu, naprawdę. Pociesznie to rozegrał. No, zresztą no comment ze strony Bly'a mówił wszystko. No Bly wszystko. Na pewno nie jest zadowolony. Wyciągnięty z równowagi jest na 100%. I may not have skills, or some at least, but I've got balls! No tak to wygląda trochę, nie? Tak. Bardzo ładny mecz, nie, bardzo mi się podoba. Królu się fajnie ogląda, on jest jednym z tych graczy, których lubię komentować, lubię oglądać. Przede wszystkim zaczyna wygrywać, bo wcześniej te taktyki były fajne, ale nie dawały rady. Pamiętam, że kiedyś jakiegoś nerdczego tak dość brzydko pouczył. Tak. Ale tutaj widać, że już te wszystkie swoje dziwactwa ma obczajone, które działają, które nie działają, także... Tak, i zresztą... Umie zagrać tak charakternie, tak pokazać, hej, tam trochę trash talku oczywiście, ale potem mu to z sukcesem wszystko wychodzi, więc tak właśnie powinno być. No i kolejną mapę będzie wybierał Bly, jest przegrany w pierwszej grze, w drugiej grze, zatem wybiera mapę na trzecią. Zastanawiam się, jaką mapę wybierze, strzelałbym, że będzie to jakaś Antigua Shipyard na przykład, bo to jest mapa korzystna dla Zerga, gdzie łatwo mieć te trzy bazy. A nie spróbuje na przykład na pałę pojechać ten Bashir's Beach? Tak, to też jest opcja.
Bo właśnie Bly świetnie gra na Belshir Beach i Protoss, co więcej konkretnie Protoss ma tam ciężej wybronić swoją bazę, bo ta rampa jest na tyle szeroka, że taki zwykły Wall of Forge Phase Expand nie wystarcza, no i właśnie. No ale czekaj, musiałem właśnie, przypomniał mi tutaj jeden z graczy na opóźnionym czacie, że jest Nidus, obrona tego Nidusa przez Królu była boska. Tak. To, że to złapał, dwa razy złapał, po prostu było... Miał pylon dokładnie w tym miejscu, w którym potrzebował, żeby widzieć Nidusy. To było zrobione już dlatego, że Królu wie, że tędy wchodzą Nidusy. I także naprawdę rewelacyjnie ugrane, że się obronił, bo naprawdę można było to przegrać mimo tak świetnego pylona i świetnego rozegrania tymi kanonami. Tak jak mówisz. Nigga, please. No dobra, szukam. Dziwna gra, pisze król. Tam zaraz dziwne. To wcale nie dziwne. Weź otwórz czat pomiędzy naszą trójką. Dodaj mnie tutaj. No patrzę, znalazłem nawet. Ale zaraz, mnie nie dodasz tak szybko. Wyślę ci Real ID invite, dobra? Dobra. Już mam. Powinien coś tam dostać. Poczekaj, bo ja tu się muszę rozeznać. Coś mruga, to znaczy, że jest korzystnie, prawda? Tak, jest korzystnie. Coś tutaj się wiadomo. No dobra, to musisz tutaj, jest poszt. Jest. Tak, zgadzam się na mniej niż minutę. Tyk, i dodajesz mnie. Czemu dwuklik miałby działać, nie? Ej, nie ten. Nie jesteś na mojej liście, nie jesteś na twojej liście znajomy, w związku z czym nie mogę cię przyjąć, nie chcę szybciej. What? Dobra, nieważne. Battle.net 1.5. Spoko. Co tu się dzieje? Jakbym kiedyś powiedział, że król ma jaja zamiast mózgu. True? True? Ma takie dwie wielkie, włochate półkule po prostu. Tak to wygląda, ale gra odważnie, to jest fajne, to jest super. Nie, jest widowisko, bo to jest ciekawe. To jest to, Królu ma w sobie to, co najczęściej, i mamy Belshir Beach swoją drogą, Królu ma w sobie to, co mają młodsi gracze. Może nie znam nazw, ale znam konsekwencje strategiczne. Tak, czarno. Zgadujesz jedną na 20 rzeczy, a chwalisz się. No to przepraszam, a którą podaj te 20 poprzednich, te 19 poprzednich. Nie zwracam na nie uwagi. No właśnie, nie zwracasz za każdym razem, jak coś zbombię. Nie, tak, co? Tak. Challenge accepted. Yes, you do. To jedziemy z koksem. Dobra, co my zrobimy? Tak to nie działa. Przedstawiliśmy graczy, nie przedstawiliśmy graczy? Nie. Graczy? Już jedziemy. Zatem w takim razie w lewym górnym rogu na mapie Belshir Beach, która jest bardzo nietypową mapą, ale widujemy na niej ciekawe gry, spawnuje nam się Blyst i Blaze. A jego przeciwnikiem nasz rodziwy, tym razem oczywiście nie pomarańczowy, bo Blaze mu to grzmotnął. Król jako niebieski, o Jezu, to jest niebieski Protoss, tak? Bardzo ślicznie. No co, tak jak mówiłem, ta mapa faworyzować teoretycznie powinna Zerga, dlatego że rampa jest olbrzymia i trudno jest ją obronić, i centry, i murem, i w ogóle jest tak nieprzyjemnie. A teraz co ciekawe, komentator angielski wyszedł właśnie z gry. Co ciekawe, i Królu robi walla w swoim mainie, to jest bardzo mądre, na tej mapie strasznie trudno zrobić walla, zresztą Królu pewnie podejrzewa, wybrał tą mapę, będzie chciał mi zrobić szybką agresję. Dokładnie. Zresztą na tej mapie, jeśli Bly zacząłby grać w takim stylu właśnie jak Stefano, miałby ciężko, odległości pomiędzy bazami są dosyć spore, zresztą zauważmy, jaką odległość musiałby przebiec Zerg, tutaj nie ma żadnych kamieni, które otworzą nam szybkie przejście, tylko jest bardzo długa odległość. Stefano style na tej mapie gra się dosyć trudno, Protoss może wtedy harasować z każdej możliwej strony, natomiast z drugiej części mapy Król też nie ma najłatwiej, ponieważ jest tutaj szeroka rampa, której nie da się zaulować forgem bardzo ładnie. No dobra, ale teraz Bly podlatuje i widzi Cybernetic, skoro jest Gateway, zatem mniej więcej podejrzewa, co robi przeciwnik, i sam bierze ekspansję, co jest jeszcze okej. No wziął zawczasu, także na pałę tutaj zagrał, ale wiedział, że Protoss się to nie rzuci, ale jakby teraz Protoss mu tam gdzieś wcisnął pylon.
No nie. Myślę, że... Ale jest gdzie? Mnie troszkę dziwi, bo zauważ, że on rozsyła overlordy po całej mapie, a nic nie trzyma na swoje... Nie ma ekspansji. Swoim... I ta ekspansja ma tak... Budująca się ekspansja, dla tych z was, którzy są nowi, budująca się ekspansja ma strasznie mały zasięg widzenia. Zatem można nawet można postawić kanona tutaj i ta ekspansja go nie widzi, dopóki się nie zbuduje. To jest fatalne dla Zerga. Znaczy, to jest dobry element designu gry, bo trzeba tego pilnować, natomiast Zergowie powinni tego pilnować, czasem tak jak Blaine. Ale zobacz, Vlod jest teraz drugim overlordem z drugiej strony tej bazy, która w zasadzie obtoczona jest wszystkim, więc będzie dokładnie widać, co się dzieje, no ale w zasadzie też król niczego specjalnie nie chowa, no bo co ma tutaj chować w tak malutkiej mapce? Wydaje mi się, że... Na razie eko. Ja nie wiem, czy król nie spróbuje Forgate'a na przykład. Tak mi się... Tak coś tutaj pachnie. Tak czujesz, tak? Że będzie Forgate'ik? Albo Forgate'ik, albo jakoś... Jeśli dostawi robo, to się zdziwię. Wydaje mi się, że król będzie chciał szybkim pushem to skończyć. No, mógłby. Mógłby, liczymy na to, że mu wyjdzie, natomiast czy... Stargate! Z jednej bazy Stargate. Ani widzi tego jego przeciwnik i nie zobaczy. Oj, królu. To następna palonik oczywiście. Tak, ale... tak, żeby przeciwnika poderwować, żeby zaatakować tego palonu. Tak. Jest... Kombinuje konkretnie. No i co robi jego przeciwnik? No. Jego przeciwnik gra pod ten Stargate idealnie. Tak, to co tam będzie się działo... Znaczy, jeżeli zauważy, to zdąży, a ma bardzo długie okienko zauważenia. Jeśli ktokolwiek overlord właśnie zauważy i właśnie zauważa, to okienko jest bardzo długie tak naprawdę, żeby się wybronić. I teraz zobaczmy, Voidray jest idzie. Ale no, to okienko jest za... Nie, myślę, że nie wyszło, zauważy. Dlatego, że bardzo dużo teraz ma czasu, żeby te sporklorery postawiać i żeby się przestawić w produkcji. A czy tak robi? Nie robi? No, na razie robi speeda, dalej dronuje, jakby czuje się komfortowo broniąc się queenami na razie, bo to też prawda, jeśli przeciwnik idzie w jakiś styl Stargate Heavy, to przecież można się bronić queenami. Natomiast tutaj za tym królu mądrze chowa własną ekspansję, kontynuuje swojego walla. Blight to zaraz wyskautuje, hej, widzę, co się dzieje, spoko, już wiem. Voidray pierwszy wyrusza na polowanie, co dalej? Feniksy. No to może być nawet nie najgłupsze rozegranie, ale zobaczmy, czy się uda te queeny, tak naprawdę te queeny będą go tutaj nękać cały czas, ale myślę, że miałby szansę tam porobić troszeczkę spustoszenia, no na przykład zjeść tego overlorda po drodze. No na przykład, gwarantowany damage rządzi, prawda? Tak, no byłoby nie najgorzej. Oj, ale nie, Feniks zje tego overlorda i to bardzo dobra decyzja, nawet bo królu, Feniksem szybko można dolecieć do bazy przeciwnika i królu, no dobra, bardzo fajnie. Jest okej. No i zobaczmy teraz, jak ten Voidray, czy się zwróci, czy zapłaci za siebie. No. Na razie pieski widać, że są produkowane w większej ilości. Sporkrawlery? Nie ma na razie żadnych sporkrawlerów na mapie z Evolution Chamber. Queen się tutaj szykuje, no ale jeden Queen to będzie za mało. Nie oszukujmy się, będzie musiał przyjść Queen z maina. No i faktycznie ten Queen podchodzi. Jest teraz podniesiony Queen, bardzo ładnie. Nadchodzą teraz dalsze Feniksy, będą podnosić kolejnego Queena, czy po prostu strzeli do tego pierwszego. I pierwszy Queen pada, ale musi też padać, tak. Bo zaraz padnie Voidray. Tego by nie chciał królu. Nie chce. I wycofuję rzeczywiście Voidraya na ostatnich 100 mm. Mało brakło na tym Queenie. No, mało brakło i na Queenie, i mało brakło w ogóle na sprzęcie protosowskim. Bardzo na styk ten atak, nie wiem czy się tak do końca zwrócił, no ale będzie dalej harasował tym staffem. Może nie Hydralisk Dance się robi, zobacz, kończy się Hydralisk Dance. No i właśnie, Hydralisk to jest taka najczęstsza odpowiedź na grę Stargate'em, bo Hydraliski szybko, sprawnie biegają po krypie, ściągają te wszystkie Feniksy bez największego wysiłku. No, ale Queen teraz obijane. Oj, pada. Bardzo tak jest, no to teraz jak overlord zacznie wymiatać, jak to będzie było smutne. Został w zasadzie ostatni broniący te overlordy Queen, więc jak on zacznie te overlordy, nie, wycofał się, obijać, no to byłoby bardzo teraz to, co powinien zrobić królu, to przejść w kolosy, bo hydraliski są zjadane przepięknie, jak po prostu... No jest robo w tym kierunku pirazy oko, ale z robo to 50 innych rzeczy może wyjść, także... Wydaje mi się, że król pójdzie w kolosy, chociaż patrząc po gazach... Nie dobudował właśnie teraz. Tak. Natomiast wydaje mi się, że ma 4 gazy. Jeśli chciałby iść w jakąś Gateway Heavy, to by nie potrzebował tego 4 gazu. To jest oznaka kolosów. Tak mi się wydaje. Mm-hmm. Zresztą widział te hydraliski. Widział Hydralisk Den? Prawda, że widział Hydralisk Den? Powiedz, że widział Hydralisk Den. Tak, widział Hydralisk Den. Zatem no, to jest dla niego jedyna taka logiczna reakcja na ten moment. Jeśli poszedłby w armię Gateway Heavy, byłoby mu ciężko cokolwiek przeżyć. Kurde, ciągle co jakiś czas, jak przesuwasz ten ekran, widzę tą taką większą kulkę śniegu, to taką białą, to mi się wydaje, że coś strzela do tych takie, jednostek. Takie leci, takie ping i tak leci. Ale nie, to są to malutkie, stary, są taki duży co jakiś czas. Ten, jak w starych grach. O,
Zobacz. O, i teraz i Hydrajski idą to bronić. No, na pewno to wybronią, ale oj, musi teraz uważać. Właśnie to jest potęga Hydrajsków przeciwko powietrzu. Jeśli król zbyt długo inwestowałby w wojsko powietrzne, to Hydrajski by to zjadły strasznie szybko. Mimo tego, że tak bardzo ślamazarzą się i wolno chodzą, ale jednak wystarczająco, żeby Voidreya przegonić. Właśnie, bo Voidrey ma dokładnie taką samą szybkość tak jak Hydralisk. Wszystkim się wydaje, oj, te Hydralisky są takie wolne, ale one są wystarczająco szybkie. One nie są szybkie. No szybkie nie, ale są wystarczająco szybkie. To będzie to, że one nie są szybkie, to normalne. Tak, no i teraz próba będzie w lotu tymi Hydralisky. Voidrey tą ekspansję nawet, co tu będzie? Pytanie, czy król wda się w tą walkę? Myślę, że tutaj akurat powinien nawet się wdać w tą walkę. Tak, rozpraszać, prawda? Rozprasza cały czas. I będzie podnosił, tak jest, Hydralisky szybko ściągane przez Feniksy, jest odpowiednia ilość, ale nie, doszły kolejne i Queeny, to nie wystarczy. Tymczasem tutaj pod naturalem będzie ciężko, Kolos jest już w produkcji, tak jak mówiłem, ha! No, natomiast Sentry, oj, i wystarczył, patrz, jeden force field na zachętę tutaj, przejdź, postrzelam troszkę do ciebie. No ale król będzie musiał się teraz bronić, to nie będzie najłatwiejsze. No i Sentry, dosponował Sentry, także jego przeciwnik w tym czasie jest i Kolos teraz się zacznie. I już od razu widzę, że Zerek się wycofuje, no po prostu na styk. Król gra, muszę tutaj pocinać bardzo na styk, ale bardzo dobrze timingi daje. Naprawdę bardzo dobrze daje timingi, ale cały czas jest niestety tym defensywnym na tej mapie i to widać od początku, nie? No i przeciwnik też robi tranzycję troszkę późno, moim zdaniem. Robi tranzycję w Spire, będzie budował koruptory, które kontrują kolosy, tak. Natomiast pytanie, czy wystarczy? Jeśli król pójdzie z puszem w odpowiedniej minucie i sekundzie, jest w stanie zje przeciwnika. Natomiast zobacz, że kończy się Thermalens Upgrade i drugi kolos i to już jest naprawdę sporo na Hydralisk. Hydralisk będą pękać tak bzium po prostu. Tak. Bo Hydralisky zżerają na bodaj dwa ciosy kolosów, jeszcze to sprawdźmy, kolos zadaje obrażeń, na trzy ciosy, dopiero z upgrade'ami na dwa, okej. Okay. Tak czy siak, król jest w mocnej, fajnej pozycji, tutaj harasuje powietrze, uważać, no. Ale cały czas te deidoski powietrzne w grze, podoba mi się to, że jak tylko się armia Hydralisk'a ruszy, to automatycznie to znaczy, że coś w bazie będzie spawane. To jest bardzo fajnie rozegrane. Tymczasem, czy skończyło się, czy zostało cancelowane nie, skończyło się robić... Infestation Pit? Nie. Jak się to nazywa? Pathogen Glands? Tak, Pathogen Glands. W związku z czym widzę zaraz... Infestory? Nie, mamy koruptory, zatem troszkę nie może się Bly zdecydować. No ale koruptory plus Hydralisky, troszkę Roachy, no wygląda to dosyć silnie. Pytanie, czy król ruszy już teraz pushem, czy będzie grał bardziej defensywnie? Bo teraz co Zerg zrobi? Zerg prawdopodobnie przejdzie w mieszankę Broodlord Infestor, tak, to już jest Mordelga dla koniec, Protosa. Szczególnie, że powinien mieć Protoss trzecią bazę, a w tym kierunku nie zabiega w ogóle, a powinien szybko zabiegać i w tym lewym rogu. To tym kiedyś rozmawialiśmy, że ten lewy róg, nie, ten następny róg jest świetnym miejscem, dlatego że wszyscy właśnie blokują ten najbliższy bazę, a tam też jest dość daleko, jeśli chodzi o przejście przez mapę i da się to jakoś tam powiedzieć. No, ale król rusza, stoi przy wieży Zelnaga, koruptory są już na mapie, królu no, w tym momencie nie ma wystarczająco dobrej mieszanki, ma taką okej mieszankę, ale też nie szałową, dużo będzie zależało od force fieldów, jeśli puści dobre force fieldy, jeśli przegrodzi armię przeciwnika, jakby tak infestory jak podnosił. Tak, jakby infestory podnosił cokolwiek, natomiast nie może stracić całej armii szybciutko. Ten koruptor naprawdę tam będzie straszny dla... No wydaje mi się, że tutaj troszkę... Oj, dobra, ładny początek. Mamy... Forcefieldy cudowne po prostu. Cudowne forcefieldy. I koruptory są złapane za forcefieldami. Hydralisky tutaj nie mogą strzelać, a koruptory są fokusowane przez armię Protossa. Oj, czy tego wystarczy? Kolosy próbują zadać tyle... Udało się koruptory zabić. Bardzo ładnie, że udało się koruptory zabić. To było bardzo dobre osiągnięcie tego. Kolosy przeżyły, tylko jeden zginął. Bardzo ładnie przepchał się tutaj w tym momencie. Tylko niech to skapitalizuje, niech ucieknie kontrolerem. Tak, też prawda. Voidrey zginął w końcu po całym meczu, całkiem dużego uciekania po całej mapie, ale myślę, że bardzo dobrze to skapitalizował w tym momencie królu, tylko żeby teraz dopiął to, bo kolosy zostają same zupełnie niebronione, i kolejny zejdzie zupełnie niepotrzebnie za darmo. No dobrze, był rewelacyjnie na początku, ale mógł uciec wcześniej. Tak, ale teraz Zed zauważył, że 122 supply do 50. Dla królu to był ostatni push, jego ostatnia nadzieja. Myślę, że to już będzie GG. Mamy well played. GG well played ze strony królu. No i w ten sposób mamy 2 do 1 dla Bly'a. Król wybiera mapę. No, była możliwość, żeby to ugrał, dobrze to ciągnął, gdyby skapitalizował rewelacyjnie tamte koruptory, świetnie to zrobił.
Gdyby w tym momencie się wycofał i przyjął go na swoim terenie z nowymi sentry, no to byłoby miazga. No ale jakoś postanowił na chwilę zostać. Te koruptory były nad Forcefieldami. Hydraliski nie miały odpowiedniego zasięgu, żeby strzelać do armii Protossa, ale bardzo blisko frontu swoje stalkery ustawił królu i one ściągały jednak dużo damage'a od hydralisków. Dzięki temu Bligh był w stanie go przełamać. Troszeczkę tak, ale ten mówię, ta pierwsza bitwa wyszła dobrze, trzeba było wtedy zawiewać i też trzeba wtedy pójść na założyć tą bazę w końcu w lewym dolnym rogu, bo to była jedyna szansa na przyszłość tak naprawdę. Też mi się tak wydaje. Okej, tymczasem chciałem ci powiedzieć fajną wiadomość, mamy już 300 widzów. Yes! Dziękujemy, że siedzicie z nami po nocach i oglądacie finał Poker Strategy Elite turnieju, co dwa razy w tygodniu się odbywa po to, aby mogły się odbyć właśnie dzisiaj finały miesiąca, w których do wygrania $750 za pierwsze miejsce i $250 za drugie miejsce, czyli całkiem sporo hasy do wybrania, do zabrania swojej dziewczyny, swojej mamy, teściowej, babci i wszystkich na obiad i na ten... Albo po prostu pięciu wybranych przez siebie dziewczyn na kolację i na kino. Jak kino. Najbardziej. Myślę, że do kina bym nie doczekał. To zależy jakiej kolejności, nie? No tak. Oj. Dobra, tymczasem mamy już zaproszenie do kolejnej gry. Mapa to będzie Cloud Kingdom, wybrane przez króla. Na tej mapie Zergowi zależy na którym etapie gry. Jeśli na mapie Cloud Kingdom szybko zaatakuje królu, to będzie w stanie Zerga przepchnąć, dlatego że Zerg będzie... Jakby tam klify działają przeciwko Zergowi, ale potem, jak Zerg ma już trzecią bazę, to już łatwo mu jest się bronić wszędzie. Tak. Więc tutaj król będzie musiał uderzyć w konkretny timing, zanim Zerg weźmie trzecią bazę, albo właśnie w momencie, jak będzie brał tą bazę, żeby wykorzystać wady pozycjonowania. No, zobaczymy, czy to wyjdzie. Zobaczymy, czy na dworze pada, czy myślę... Pada. Tak. Tak. Się zastanawiam, czy komputer mi się smaży na przykład. Tak też się dzieje. O, dobra, gra się zaczyna. Okej. Okay. Ruszamy w takim razie z trzecią grą. 2 do 1 dla Bligha. No i jeśli Bligh to wygra... Jeśli Bligh to wygra, to jest w finale i należy mu się, bo gra dobrze. Natomiast jego przeciwnik, czyli nasz rodzimy król, no musi teraz po prostu dwa mecze bez niczego ugrać. No, król nie ma. To już nie. Król nie ma w tym momencie jakiegoś planu awaryjnego, gdzie mógłby się wycofać. Tak. No i właśnie, na tej mapie, przedstawmy może najpierw graczy. W lewym dolnym rogu na mapie Cloud Kingdom spawnuje nam się pomarańczowy Protoss. Zauważ, znowu się wymienili barwami królu. Natomiast jego przeciwnikiem będzie czerwony Zerg Bligh w północnej części tejże mapy. No i właśnie, to o czym mówiłem wcześniej, to że ta ekspansja. Bligh mu pisze: "You would win with better force field." To prawda. To prawda. Gdyby były troszkę lepsze force fieldy, albo troszkę lepsze pozycjonowanie armii, król mógłby wygrać. No ale Bligh troszkę go teraz straszuje po to, żeby król się zestresował. Czy król się faktycznie zestresuje tego... Ale będzie, I heard your mama. I just let you win, lol. Jasne. Tak, teksty your mama said differently, albo your girlfriend said differently, to już jest klasyka amerykańskiego wrzucania się. You're so good. No, thank you for... Ojejku, to chłopaki ostro jadą, nie? To jest mecz o $250, to jest taki pierwszy finał powiedzmy, kolejny mecz będzie o $750, natomiast ci gracze jeszcze nie mają kasy, cały wieczór gry w to wpakowali, któryś z nich będzie miał $250 gwarantowane, a któryś z nich nie. I król subtelnie sugeruje, że nawet dobrze wyszkolony orangutan byłby w stanie grać z Zergiem. Szczerze nie spodziewałem się tego ani po królu, ani po Bligh. No ale Bligh ostro zaczął, nie? Bo tam król już... zawsze sobie tam jaja raczej robi, a tutaj poszło tak konkretnie, nie? No, troszkę tak. No cóż, tymczasem chciałem powiedzieć, że właśnie to, co król będzie chciał zrobić, to wykorzystać ten fakt, bo zauważ, tutaj jest pierwsza główna baza, fajnie, main, cudowny, piękny, jest natural, ładnie chroniony, łatwy do obrony, natomiast trzecia baza jest dosyć daleko.
I dopóki Zerg nie ustawi swojej obrony właśnie w okolicach tej trzeciej bazy, dopóki nie przyspamuje jednostkami, to ta trzecia baza jest dosyć łatwa do zdjęcia. Król robi Forge Pass Expand, kanon już się produkuje, natomiast co będzie robił dalej, to jeszcze trudno powiedzieć. Jeszcze nie wyklarowało się, jaki jest plan. Jaki jest plan akcji. Plan jest zablokować pylonem ekspansję przeciwnika. Co niektórzy uważają nie do końca jest takie znowu potentne. Takie nie do końca, jak się mówi, profitable. Opłacalne. Ale takie bardziej wyrafinowane słówko. Niż opłacalne? No. Nie wiem teraz. Ja też. Nic. No. Supply block na moim mózgu. Co? Intratne. Intratne! Na błoni krzyknęła. Z drugiego pokoju, bardzo dobrze. To jest to dopracowane związki uzupełniające się. No i widzimy drugą ekspansję ze strony Blaja. Królu teraz powinien spróbować położyć jakąś presję. Natomiast tylko jeden gaz? To jest troszkę dziwne. I od razu transfer probek. No, no, no. Tak. Szczerze mówiąc, ten jeden gaz troszkę taki... No dziwnie tutaj coś król kombinuje i nie wiem do końca co kombinuje. Nawet jego nie zbiera z tego gazu. Jego przeciwnik napałę dwie ekspansje. Dlaczego król nie wybiera... No to właśnie, teraz zaczął. Troszkę... Wydaje mi się, że... Nie chcę już go spisywać na straty, natomiast królu mógł się troszkę postresować faktycznie tym trash talkiem i może grać poniżej swojego standardowego poziomu. Coś tam ciekawego widzę, jak piszą na czacie? Rozmowa informatyczna, języki programowania. Wow. Dlaczego jeden jest lepszy od drugiego? O kurczę. Szkoda, że w moim przypadku, kiedy programuję na telefony, to po prostu iOS wybrane przeze mnie, przez Apple, Android wybrane przeze mnie, przez Google, że mogę sobie wybierać tyle, że no, prawda. Tyle sobie mogę wybierać. A na co wolisz programować? Na iOS-a czy na ten? Zależy co. Zależy co, zależy jaki typ aplikacji. No każda z tych platform ma swoje fajniejsze strony, są... No i mamy... Wow! Król jakoś to wcisnął, zagadaliśmy się o znowu informatyczne sprawy i król wcisnął kanon Rusha uzupełnionego jednym zelotem. Ten zelot kupił wystarczająco dużo czasu. Tak. No i Blaj znowu w tarapatach, nie poradził sobie najlepiej w poprzedniej grze. To by tłumaczyło, dlaczego król nie zaczął wydobywać gazu wcześniej. No i to są właśnie, tak. To jest ten moment, kiedy bardzo brzydko będzie tą ekspansję katował, ale będzie próbował to robić queenami. To jest mądry pomysł, ale chodziło o to, żeby zabić tego probka po to, żeby można, żeby nic nie dostawiało tutaj więcej staffu. Tak. Ale bardziej mocno, znacznie bardziej broni. No i co będzie sfokusowane? Oj, i queeny będą sfokusowane. Jeden queen pada, drugi queen pada, trzeci queen też padnie. Pylon jest dobijany, ale po stracie trzech queenów, sorry, ale niestety. Nie będzie letko, ale starczy nam postawić pylona i będzie śmiesznie, jak będzie dobijał, będzie dogrywał. Będzie, na pewno. Zatem król mocno rozpoczął grę, pozbył Zerga jego możliwości produkcyjnych tak naprawdę. Queeny dopiero teraz będą doprodukowane, kosztowało to króla sporo, ale też nie przesadzajmy. No i tutaj z drugiej strony szykuje nam się forgate'ik jakiś z dwóch baz. Będzie uzupełniony na pewno później większą ilością gate'ów, ale na razie. O i ta propka próbująca dostawić pylon, doskonale wyskautowana przez Blaj. Blaj znalazł ten pylon, tylko musi propką teraz królu uciec. Zerlingi bez speeda nie będą aż tak dobre. Podejrzewam, że król po prostu postawia troszkę pylonów naokoło, żeby móc tutaj się popisać. O, nie było cancela na tym pylonie. Nie było. Nie było zwróconych minerałów. Król będzie teraz jeździł i spamował tymi pylonami. No, canceluj, chłopie, canceluj kolejny. Nie, to nie był cancelowany. On nie był cancelowany, te pylony są zabijane w tym momencie. Tu teraz jest cancel. Auć. Coś królu nie wyszło. Coś jest królu, ta propka? Mocno nie ta wyszło. Propka przeżyła? Nie została to jest zjedzona. No, królu, mój drogi, co tu mamy? Plus jeden weapon upgrade do zelotów. Będzie bardzo ważne tego, że zeloty będą ściągać z Irvinga 2, a nie 3 ciosy, jak normalnie. Ale po drugiej stronie roachy już są w produkcji. To jest coś, co... Ten warping, jeśli teraz królu mógłby zrobić ten warping pod bazą przeciwnika, to dałoby mu kolejne silne prowadzenie w tej grze, ale nie! Nic takiego się nie wydarza. Mamy no, natomiast robotic facility. Niestety jest bardzo mocno po stronie Blaja teraz. Także, no mimo tego całego chaosu, który tutaj wywołał król, król teraz zostanie doścignięty przez to wszystko, może ściągnie troszkę zerglingów, ale też nie przesadzajmy. Roche go na pewno dopadną i król pomimo tego mocnego początku teraz będzie miał duże, duże problemy. No spróbujmy, no spróbuję coś wybudować tutaj, widzę, że robo idzie, więc będzie Immortale pewnie słał na Roche, no ale... No, od razu Immortal, ale szkoda, że ta ekspansja nie zeszła wtedy. No, to by dużo wniosło. To by dużo wniosło. Cokolwiek dobić. No i teraz królu przyciśnięty, no szczerze mówiąc,
Król będzie oczywiście walczył do ostatniej chwili, to nie jest tak, że król przegrywa. Jeszcze ma dużo zasobów, przede wszystkim ma bazę. Zadał przeciwnikowi dobre straty na początku, więc jest spoko, ale mogło być znacznie, znacznie lepiej. Król po prostu stracił swoje prowadzenie. Co ciekawe? Jeden z widzów pyta się o tutaj piosenki, gdzie refrenie jest Gangsta Style. Nie ma. Mój gangsta. Drogi, to nie jest Gangsta Style, to jest nie murzyński, teraz jest koreański. Tam jest Gangnam, a Gangnam jest nie stolicą, tylko dzielnicą taką bardzo bogatszą dzielnicą, modną dzielnicą Seulu. Tak jest. Także sorry, nasłuchałeś się za dużo zagranicznych tematów. No i teraz król przygotowuje się do odbioru tego pusha, pushi, natomiast wraca. No i tutaj szczerze mówiąc dziwię się troszkę Blajowi, bo mógłby troszkę poharasować jeszcze króla. Tak, zobaczmy, mógł pocisnąć. Zobaczmy co jeszcze. No król teraz powinien wziąć trzecią bazę. To jest jedna z niewielu rzeczy, które mogą go uratować w tym meczu. Ma teraz Immortale, ma silną mieszankę na Roachy zwłaszcza. Robi Warp Prisma, zatem będzie chciał robić dropy w bazie przeciwnika. Wszystko Immortale robi, pamiętam kiedyś. Tak. Mocno dropował Immortale, zobaczymy czy podniesie. Dostawia 5 kolejnych gate. Okej. Czyli król będzie chciał zamknąć grę o innym z dwóch baz i koniec, po prostu. Spróbujmy, czemu nie? Jedna jego szansa, żeby teraz jakoś to przeżyć i dożyć do końca, oby, no bo to jest dla niego grało wszystko teraz, ale... Oj, ale ten Overlord widzi War Prism nadchodzący, Blaj będzie przygotowany. Czy Blaj w ogóle widział tego Overlorda? Nie, znaczy tego... Teraz wycofuje, nie, on się sam wycofuje z automatu, więc nie musiał Blaj widzieć tego nadchodzącego War Prisma. Zobaczymy. Teraz nie będzie Immortal dropów, będzie po prostu mikro heavy z War Prismem. No i idzie ten pierwszy atak, a tam jest tyle roachy po drugiej stronie. Jeszcze jest naprawdę co robić. Jest ciężko. Królu będzie tutaj ciężki orzek do zgryzienia. Niedługo zerg zacznie być wymaksowany, co więcej przychodzi w Infestation Pit, dzięki czemu będzie mu jeszcze łatwiej. Natomiast dużo sentry i dużo force feedów, pamiętajmy o tym, padają. Wow! Fantastyczne force feedy teraz padają królu, tego właśnie potrzebował. Odgradza tam kompletnie armię zerga. Pytanie, czy poradzi sobie z tym, co jest na froncie? Tak! Przepycha do przodu, dajesz królu, dajesz radę królu cały czas teraz, ale nie traci sentry, traci te swoje cenne force fieldy, dostawia tam kolejne, żeby na dole były, żeby odgrodziły, dostawia u góry, ale nie, jego push będzie teraz zdemolowany przez Blaja, który ma 144 supply, no i pozycjonowanie i force fieldy, aj! No niestety pełne otoczenie, nie bardzo jest tutaj co zbierać. I mamy GG, well played i królu odpada. Po takich grach, po tym co on no, dzisiaj no te 250 dla nas dołków mógłby skombinować, nie? Mógłby to ugrać. Po tym wszystkim co dzisiaj dla nas królu zrobił, trochę szkoda widzieć, że odchodzi. Ach. Szkoda. Brakło. Ale wygrał lepszy, zdecydowanie Blaj tutaj się mniej uniósł i to wygrał. Jakoś tak dziwnie to rozegrał tutaj, ale mógł to jakoś spróbować dopiąć wcześniej, nie powinien. Błęd, bo to był błęd, raczej ekonomiczne decyzje, a nie te nawet jego dzikie zagrania. No nic, drodzy widzowie, to my w takim razie znikamy na chwilę, na krótką przerwę, a wy... A za chwilę finał. Tak, a wy czekajcie, szykujcie się, zaproście kolegów na streama, bo zaraz będzie finał!